Pytanie następujące. Czy mnie widać, więc dajcie lajki, dajcie łapki do góry. Czy mnie słychać, to dajcie serduszka. Jeżeli jest wszystko ok, to będę biegła. Agata pisze mi, że słychać i widać, więc jeżeli jest tak, to rzeczywiście zaczynam z tym tematem. Moi drodzy, rola kobiet w MLM jest niesamowita. Tym bardziej, że trzeba sobie to powiedzieć, że dane statystyczne, które my tworzymy, kobiety, kochani. Są po prostu powalające. Ja dzisiaj przygotowałam dla Was kilka takich majstersztyków. Najpierw będę mówiła Wam właśnie o tych danych troszeczkę twardych ekonomicznych, a później pokażę Wam, dlaczego wybieramy my kobiety właśnie biznes MLM, dlaczego tym biznesem się po prostu zajmujemy. Moi drodzy, żeby tutaj nie przeciągać, chciałabym Wam tutaj, no, przygotowałam sobie, mam tu taką małą ściągę, bo przecież wszystkiego na pamięć yy, nie znam. Moi drodzy, kobiety naprawdę yy, są dominatorami w biznesie multilevel marketingu. Drodzy Panowie, przepraszam, że teraz tak powiem, ale jesteście w tej kategorii biznesu po prostu w mniejszości. I to nie jest kwestia tego, że naprawdę ten biznes dla Was nie jest odpowiedni, tylko po prostu specyfika tej formy biznesu powoduje taki stan, że częściej do tego biznesu zapraszamy i jednocześnie działają po prostu kobiety. Zaraz powiem dlaczego. Chciałabym Wam przytoczyć kilka cyfr. Moi drodzy, ogólnie na całym świecie. Mamy prawie, że 6, no prawie, że 7 milionów osób, które zajmują się, miliardów osób, przepraszam, którzy zajmują się samą opcją biznesową, MLM-em, ale w skali takiej, powiedziałabym, biznesowej. Czyli nie jest to skala tylko konsumpcyjna, tylko skala biznesowa. Ale moi drodzy, z ilości konsumentów, których my mamy, tylko mówimy takich konsumentów, którzy będą chcieli kupować tylko z rabatami. Prawie 10 miliardów osób na całym świecie e, dokonuje zakupów tylko jako konsumenci. Jako prosumenci to już jest prawie że 30 miliardów. Co to znaczy prosument? To jest osoba, która coś będzie wykonywała z planu marketingowego. E, te coś, ja to nazywam te coś. To jest odpowiedni poziom, który macie w planie marketingowym, który pozwala mu czerpać przychody z planu marketingowego, które pozwolą mu nabywać produkty za 0 złotych. I w ostatnimi laty właśnie ta liczba rośnie jak najwięcej oprócz partnerów biznesowych. I jeżeli połączymy te całe dane, które mamy na całym świecie, to nagle się okazuje, że 74% osób, które są właśnie w tych całych tych dwóch kategoriach biznesowych i powiedziałabym w kategorii konsumenckiej i takich prosumentów, czyli mikro takich przedsiębiorców, moi drodzy, 74% osób to są kobiety. To są my, drogie panie. To właśnie kobiety dźwigają cały ciężar tego biznesu na całym świecie. Wcale nie jest tego mało. I moi drodzy, tylko 26% mężczyzn na całym świecie, mówimy o skali po prostu ogólnoświatowej, ale w każdym kraju jest inaczej. No i czas na Polskę. Kochani, w Polsce mamy taki układ, że aż 83% kobiet zajmuje się właśnie branżą MLM. To, kogo najczęściej zarejestrujecie w strukturach swoich, to będą najczęściej właśnie kobiety. Czyli my, drogie panie, Jesteśmy tutaj prymem, mamy o wiele większy, że tak powiem, udział kobiet niż na całym świecie, mówimy tutaj z punktu widzenia średniej. Są państwa, gdzie w Europie, gdzie jeszcze tych kobiet jest więcej, czyli ponad 90%. To są kraje Litwa, Łotwa, Estonia, nawet w Rosji i Wielkiej Brytanii. Ja się troszeczkę śmieję z tą Wielką Brytanią, bo jak tak dokładnie przeanalizujemy dane ekonomiczne, właśnie sektora MLM. I zobaczymy, kiedy ten sektor się najbardziej rozwijał, i cała historia, powiedziałabym, rozwoju Wielkiej Brytanii i w ogóle MLM-u Wielkiej Brytanii nakłada się wraz ze wzrostem emigracji po prostu Polaków do Wielkiej Brytanii. Więc teraz, delikatnie mówiąc, zaczynam się zastanawiać, czy nie mamy do czynienia z jakąś taką peranologią, że skoro w Polsce jest tak dużo osób, których się zajmuje MLM-em, na dodatek to my, drogie panie, jesteśmy takimi przedsiębiorczymi istotami, które się skłaniają w tym biznesie i mamy tutaj taki moment, że nas jest dużo w Polsce, jednocześnie jak wyjeżdżamy, do Wielkiej Brytanii i tam nagle ten biznes się zaczyna mocno rozwijać, to coś chyba w tym jest na rzeczy, że mamy swój znaczący udział po prostu w rozwoju tego rynku. Pamiętajcie, Polska w 2019 roku była na piątym miejscu co do wielkości rynków Unii Europejskiej. Oczywiście zawsze dominują na tym etapie jeszcze Niemcy, bo Niemcy były pierwszym krajem, w którym najsilniej rozwijał się MLM i Niemcy ze względu na swoją kulturę, na swoje uwarunkowania bardzo mocno rozwijają tą formę biznesu. I tutaj pod tym kątem nie jesteśmy, jesteśmy no po prostu troszeczkę jeszcze słabsi, ale myślę, że dużo jest przed nami możliwości uczenia się chociażby specyfiki zarządzania strukturami. Zresztą cały czas też tego staram się Was uczyć: że nie tylko liczby po prostu generują, ale trzeba każdego partnera szanować i z każdym partnerem umieć rozmawiać i funkcjonować. I nie można tak powiedzieć, że jeżeli nie ty, to ktoś kolejny będzie po prostu w mojej strukturze i go powiem kolokwialnie, olać, jak to mówi młodzież, i nie przejmować się. Ja takich, takich metod nie uczę na swoim, w swoim centrum biznesu Master Business of Multilever Marketing od ponad 10 już lat. W ogóle działam w branży, na 12 już jest, w branży MLM, a samo centrum to już jest ponad 6 lat po prostu funkcjonowania. Więc już doskonale te osoby, które są po szkoleniach moich, wiedzą, że takiego stanowiska od początku nigdy nie uczyłam, bo moi drodzy, każdy klient twój, każdy się nadaje przecież do struktury, do, do struktury MLM-owej, ale każdy może występować w innej roli. I te role nam się zmieniają, właśnie tutaj dane już pokazują rolę klienta, który kupuje tylko z preferencyjnym. Jakimś rabatem, e, inną rolę ma ktoś, kto chce coś stworzyć z e, branży MLM-owej i jest prosumentem, i tych osób jest najwięcej. Niestety, kochani, cały czas będę to podkreślała i bardzo mocno, i możecie się tutaj wściekać, drodzy liderzy, ale niestety taka jest prawda, że nasze struktury MLM-owe się wypłaszczają bardzo mocno się wypłaszczają. I za, mną, za moją tezą stoją twarde dane stowarzyszenia Międzynarodowych Stowarzysze, Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej, i wiem, że są liderzy, którzy po prostu nie lubią tego zdania, które ja mówię w chwili obecnej. Ale tych top liderów MLM jest zdecydowanie mniej, ale rośnie bardzo duża liczba właśnie prosumentek, bo będę mówiła w tym momencie prosumentek, jako prosumentki. Chociaż drodzy panowie, wy również też doskonale sobie dajecie radę w tej opcji biznesowej. Moi drodzy, w Europie, tam gdzie jest najmniej kobiet, automatem drodzy panowie, gdzie zaczynacie mieć tak zwany prym w biznesie. Nie ma takiej sytuacji, że jest sytuacja pół na pół, czyli 50% kobiet, 50% panów. No nie ma, po prostu nie ma. Statystyki nie podają takich, takich danych i takich krajów nie obserwujemy. Ale najmniej kobiet, bo 62% jest w z Portugalii i niewiele, bo o tylko 2%, 64% kobiet jest właśnie w, krajach, w kraju pod tytułem Włochy. Kochamy Włochy, kochamy kuchnię włoską, kochamy klimat włoski i moi drodzy, tam mamy do czynienia troszeczkę z innym obrazem MLM-u, z taką lekką nutką, powiedziałabym, męskiego, męskiej, męskiej twarzy w biznesie. W Polsce mamy dominację, przypomina 80%. 3% pań jest właśnie w tej formie biznesowej. Kochani, to naprawdę pokazuje siłę tego biznesu, bo coś jest takiego w tym sektorze, że panie po prostu chętniej zostają w tej opcji biznesowej, a panowie jednak tylko bardziej mają, przyjmują charakter może konsumentów, a może takich doradców domowych. Idealny stan jest taki, jak mówią wiele, wiele moich liderów, z którymi współpracuję, że jeśli panowie nie przeszkadzają, to znaczy, że zrobią dużo. Nie wiem, czy się zgadzacie z tą tezą. Jeśli panowie nie przeszkadzają nam w tworzeniu opcji biznesowych, to znaczy, że już, nam, że już jest cudowny stan, powiedziałabym, w domu. A ja mówię, cudownym stanem jest wtedy, kiedy pan, partner nasz życiowy, staje się takim współpartnerem biznesowym, Doradcą biznesowym, taką osobą, która będzie nas wspierała, i to jest w mojej ocenie najpiękniejsza sytuacja. Gratuluję wszystkim rodzinom, wszystkim, wszystkim parom, które w taki sposób funkcjonują, bo nie mam takich statystyk, ile jest par naprawdę w biznesie MLM. No po prostu nie posiadam nich. Nikt chyba jeszcze takich badań ilościowych po prostu nie zrobił, stąd nie mamy takich, takich informacji, ale z moich obserwacji widzę, że wtedy ten obraz struktur, jak one są zarządzane, one są, widać tą, tą rękę męską i widać tą rękę damską, jak ja, to, jak ja to określam. Maria napisała pobożne życzenia. Domyślam się, że chodzi tutaj, żeby panowie nie przeszkadzali tak, w, tym, w tej opcji. No, niestety, większość panów, którzy przeszkadzają, nie potrafią najczęściej zaakceptować tego, że kobieta może sprawdzić się w tej opcji biznesowej i będą musieli przyznać no, racja, albo powiedziałabym powiedzieć głośno, że może i ta moja druga połówka w tej akurat dziedzinie o wiele lepiej się sprawdza niż na przykład ja. I to jest bardziej, myślę, że to jest kwestia indywidualna, ale ja życzę każdej pani i każdemu panu, abyście kooperowali ze sobą, czyli tutaj współpraca następowała w gospodarstwach domowych, tak byśmy to powiedzieli ekonomicznie, takim ujęciem, abyście budowali te struktury wspólnie. Ale moi drodzy, dlaczego właśnie MLM, przechodząc do, tak w sumie tak płynnie do tej drugiej części tego dzisiejszego naszego live'a, Dlaczego ten MLM y, tak mocno rozwija się właśnie wśród kobiet, kochani? Dobrze wiecie, że specyfika biznesu MLM jest w sumie z jednej strony niby taka prosta, a z drugiej strony jest trudna do przyjęcia przez, y, przez społeczeństwo, bo sposób wynagradzania nie jest wynagradzaniem tak zwanym z góry, tylko byśmy powiedzieli takim z dołu, za efekt. I e, moi drodzy, to jest element, gdzie dużo osób nie potrafi tego z, 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 zaakceptować. Jak przy, przychodzicie do pracy, do pracy na etacie, to najczęściej z góry już określacie swoją stawkę, za którą będziecie pracować. Czyli jest to tak zwana umowa na etacie, czyli sposób finansowania nie wiem, szczela 5-10 tysięcy, które możecie sobie ustalić na umowy z pracodawcą. I tak naprawdę. Pracodawca wypłaca Wam pieniądze za fakt Waszej dostępności i użyteczności do swojego biznesu. Jeśli uzna, że Wasza dostępność i użyteczność jest niewystarczająca, to po prostu Was zwalnia. Wy z góry określacie, swój, tak jakby wartość swojego, swojego istnienia i swojego charakteru pracy. W przypadku wynagradzania, już teraz się skupię tylko na MLM-ie, Wynagradzanie następuje za Twoją efektywność, czyli za to, ile Ty wypracujesz naprawdę według zasad, które wypracowała Twoja firma w postaci planu marketingowego. I to już jest fakt, że samo bycie, Ty tutaj nie dostajesz pieniędzy, nie dostajesz tego, tej gratyfikacji, która wychodzi właśnie z funkcjonowania. Musisz być efektywny. Ja o tej efektywności cały czas uczę Was, że jest mnóstwo prac, które po prostu czynności, które wykonujecie w MLM, które w mojej ocenie po prostu nie powinny być, mieć miejsca, by to bo szkoda Waszego czasu. Przecież każdy, każda, to, co jest najcenniejsze w naszym życiu, to jest przede wszystkim czas, którym dysponujemy. Nie każdy ma ten czas dany w takiej samej ilości, ale przynajmniej doby mamy wszyscy równo. I dzięki Bogu, że ona nie jest wydłużona, bo chyba bym się jeszcze bardziej zapracowała niż ona kiedyś. Marzyłam o tym, żeby ona była dłuższa, a teraz już wiem, że nie. To jest kwestia naszej jakości pracy, generowania tych czynności, które naprawdę dają nam, nam największą efektywność. Ja tego uczę cały czas na szkoleniach i między innymi najbliższe szkolenie, bo ja się śmieję, że cały ten miesiąc, marzec jest miesiącem, gdzie. Gdzie właśnie o tej efektywności ja najwięcej mówiłam, znaczy cały proces tych wszystkich szkoleń, które mam teraz w marcu dla Was, jest właśnie skierowany ku tej efektywności. Początkowo była premiera, właśnie jak pracować z grupą rozproszoną. Ja już wiem, że są zapytania, kiedy będzie kolejny termin. Pracujemy nad tym, aby był kolejny termin tego właśnie szkolenia praktycznego, jak pracować z grupą rozproszoną efektywnie. Chodzi o tą efektywność. Yy, do, z Waszą strukturą MLM-ową. Teraz w sobotę partnerzy firmy Akuna na Akuna Leadership, Akademii mieli też całe duże szkolenie, właśnie związane między innymi z tą efektywnością pracy. Ja się bardzo cieszę, bo w najbliższy czwartek, czyli jeszcze macie szansę, a wiem, że dużo osób z sympatyków z firmy Forever Living Products obserwuje mój kanał. Będzie właśnie w czwartek bardzo duże szkolenie gdzie ja będę mówiła o tej efektywności, jak rozwijać, jak dokonywać awans specjalnie pod Was, pod Wasze wymogi wewnętrzne, które są w firmie, czyli jak tworzyć, rozwijać się w kierunku awansu do kierownika. Wy macie taką nazwę, supervisor w planie marketingowym. Ja również o tym będę mówiła, bo moi drodzy, cała specyfika tej pracy w MLM-ie polega właśnie na kreowaniu takich działań, które są najbardziej efektywne, najbardziej skuteczne. I to, co my, drogie panie, potrafimy zrobić, to jest nasza natura, która generuje coś takiego, że potrafimy dobrze zorganizować sobie czas. I jakby na to nie spojrzeć, wiem, że każda z nas nie do końca jest gdzieś zadowolona w tej, w, tej, w tej dziedzinie, nie do końca wie właśnie, jak jeszcze udoskonalić tą naszą dobę, ale my przyjmujemy w życiu różne role: od matki, żony, kochanki, jak ja to mówię. I jednocześnie stajemy się tutaj osobami, które chcą spełniać się zawodowo, pomimo tego, że będziemy się spełniać na, na linii tak zwanej gospodyni domowa, gospodyni pani domu, powiedziałabym, mama, bo chcemy mieć i rodzinę, i dzieci, i tutaj działamy. Mamy wrodzoną taką umiejętność, powiedziałabym, wielozadaniowości, co bardzo doskonale się tutaj odnajdujemy w MLM-ie. I to jest nasza taka specyfika. Z przykrością mówię, badania jednoznacznie mówią, że panowie troszeczkę z tą wielozadaniowością mają problem, co nie oznacza to, że mi się tutaj nie odnajdą. Więc, pozdrawiam wszystkich panów, którzy nas oglądają w tej, w tej chwili, ale na pewno. Ta specyfika nasza, mówię taka wrodzona chyba w instynkcie, którą, którą posiadamy, może psycholodzy, socjolodzy będą się tutaj inaczej wypowiadać. Ja tutaj mówię to bardzo tak prosto, po prostu nie będę szukała pewnych teorii tutaj naukowych, żeby Wam to udowadniać, P powoduje to, że ta wielozadaniowość automatem łączy się z elastycznością, bo ten biznes jest elastyczny. My go możemy tworzyć wtedy, kiedy chcemy, kiedy my mamy na to odpowiedni czas i umiemy go idealnie sobie dostosować. I to wielu panom nie pasuje, ponieważ wiele, wielu panów lubi iść do pracy od godziny od X do, do Y i określić sobie, że tylko w tych godzinach pracuję, a po tych godzinach po prostu mam czas wolny. My, drogie panie, byśmy tak może i chciały pracować, czyli pracować od do godziny i, i, i mieć później wolne. My doskonale wiemy, że mieszając zupę, musimy być uważne na szkoleniu i będziemy jednocześnie karmić dziecko yy, i odpowiadać, gdzie co jest schowane, lub że pranie, które, które ktoś szuka, jakieś koszulki, to jednocześnie jest albo w pralce, albo w suszarni i, i gdzieś trzeba po prostu odejść. Potrafimy wielozadaniowo funkcjonować. Bo wiemy, że życie nie jest takie po prostu proste i możliwe do układania. Automatem nasze te cechy właśnie generują to, że łatwiej odnajdujemy się w tej opcji biznesowej, właśnie multilever marketingu. Potrafimy łączyć te wiele ról jednocześnie, co daje nam niesamowitą przewagę. My jeszcze mamy też jeden element. My nie chcemy rezygnować z pewnych ról, które dało nam życie. Jeśli jesteśmy mamami, to my chcemy tymi mamami pozostać i jednocześnie chcemy się spełniać drogą zawodową. Z przykrością mówię, że wiele zawodów tak zwanych innych niż to niż jest multi, network marketingowiec nie daje nam tych możliwości. Nie daje nam możliwości, abyśmy jednocześnie łączyły pracę na etacie czy pracę powiedziałabym w zawodzie tradycyjnym. I, pra, I roli bycia mamą, bycią gospodynią domową, a my też nie do końca chcemy oddawać tę rolę innym osobom. Wiem, że są osoby, szkoleniowcy, którzy bardzo mocno Wam podkreślają fakt, mówię tu, skieruje się tu dla kobiet, że abyś była doskonałym przedsiębiorcą, to masz po prostu wygenerować sobie taki przychód, który ci pozwoli na zatrudnienie pomocy do domu. Ok, jeżeli o tym marzysz, to to zrób, ale jeżeli praca w domu. Praca z dziećmi, Twoją rodziną, najbliższą rodziną, daje Ci satysfakcję, to ja wtedy zadaję pytanie inne. Dlaczego ja jako kobieta mam rezygnować z tego czasu, który mogę spędzić z dziećmi, który jest nieodwracalny? Mój syn dzisiaj ma prawie 19 lat. Kochani, to jest aż dziwne, ja jeszcze wspominam, jak on był mał. Wiem, że jeżeli teraz ogląda to, to mówię, mamo, chyba przegięłaś. Może i przegięłam, ale ja wiem, jak ten czas szybko po prostu przeszedł, ten czas dzieciństwa jego i ile czasu ja wtedy spędzałam właśnie na życiu zawodowym i żałuję dzisiaj, że ja MLM-u nie poznałam tak wcześniej, żeby móc go wychować jednocześnie być w MLM-ie. Bo wtedy widzę osoby, widzę kobiety, które się doskonale spełniają, właśnie łącząc te dwie role, i są spełnione na każdym polu swojego życia, co jest niesamowicie ważne dla nas, kobiet, i panowie, nie odbierajcie nam tego. Jedynie co możecie zrobić, to nam dopomóżcie, dopomóżcie nam w realizacji tych wszystkich ról, może jakiejś czynności. Fajnie by było, jakbyście domowe też przejęli i nam dopomogli po prostu w działaniu, żebyśmy mogły się spełniać też zawodowo i jednocześnie właśnie w tych rolach osobistych. To jest taki mój apel, dopomóżcie i będzie, będzie cudownie i każdy z nas będzie zadowolony i, i wy i my, jak ja to określam. Kolejnym elementem jest to, że myśmy się jako kobiety mm, chciałybyśmy być też poprawnie wynagradzane. Z przykrością mówię, że wiele dziedzin naszych zawodów funkcjonuje w taki sposób, że my, drogie panie, mamy jednak te wynagrodzenie zdecydowanie niższe niż panowie, którzy będą piastowali tą samą rolę w danym zakładzie. Tak, niestety jesteśmy w 2021 roku. Ale ja wielokrotnie usłyszałam, że kobieta, zatrudnia się kobiety nie tylko ze względu na parytet, tak zwany unijny, ale dzięki temu można minimalnie jej dać mniej. To jest przykre, bo my potrafimy bardzo więcej rzeczy po prostu zrobić czasami poprzez fakt wielozadaniowości. Ja sama też to odczułam w moim świecie zawodowym i jest to dla mnie naprawdę przykre, ponieważ nie czuję się gorsza od panów, profesorów, dyrektorów i innych, który by miała tę samą rolę wykonywać, mówię tu już osobiście prywatnie o sobie, żebym mia miała nagle otrzymywać z tego tytułu mniejsze wynagrodzenie, dlatego, y, że jestem kobietą. I my, wiedząc o tym i wiedząc jeszcze dodatkowo o dodatkowej cesze, powiedziałabym pracy na etacie, gdzie pracując u kogoś, najczęściej mam tak zwany szklany sufit y, wynagrodzenia, y, awansu, nie do końca się spełniamy w tych rolach, bo mamy również ambicje, że chcielibyśmy coś osiągnąć więcej. I tu znowu MLM wygrywa, ponieważ MLM daje nam możliwości. My mówimy nieskończonych zarobków, tak? E, większość firm, ktoś powie matematyk, tak ja ci wyliczę, będziesz miała tę granicę. Okej, okay, jest ta granica, gdzieś ona funkcjonuje nam, ale e, jest ona tak odległa. Że nie znam jeszcze na Ziemi osoby, która by tą granicę po prostu osiągnęła. Nawet milionerzy czy miliarderzy w MLM-ie dalej mają możliwości zarabiania w górę. W związku z czym, ta granica szklanego sufitu, która hipotetycznie gdzieś jest w MLM-ie, bo da się to matematycznie wyliczyć, ona w realu, w tym naszym życiu realowskim, takim, takim codziennym, nie funkcjonuje. I my, kobiety, jednocześnie akceptujemy fakt, że za naszą aktywność będziemy dostawać konkretne wynagrodzenie, tak jak jest właśnie w MLM-ie. Akceptujemy to, że będziemy wynagradzani w inny, w inny sposób, bo jednocześnie będziemy mogły łączyć kilka ról właśnie i odnajdziemy się doskonale właśnie w charakterze tej wielozadaniowości, a na dodatek Będziemy miały coś takiego jak możliwość niesamowitego awansu, który, no mówię, w realu jest, nie do, jest do osiągnięcia. Znaczy ten szklany sufit, w realu, jest praktycznie niemożliwy do, do osiągnięcia. Kochani, to są takie podstawowe cechy, które ja uważam, powodują, że my, kobiety, przypominam, w Polsce nas jest 83% w MLM-ie. Tak często sięgamy do tej, do tej formy biznesu. I tak doskonale sobie w sumie dajemy radę. Drogi panie, skoro pracujemy na wielu etatach, jednocześnie na etacie w domu, i jednocześnie na etacie mm, takim biznesowym, my też jako kobiety jesteśmy bardzo dobrymi przedsiębiorczyniami w biznesie klasycznym. I tu też trzeba sobie powiedzieć, że wiele kobiet w MLM ie łączy dwie role jednocześnie są kobietami przedsiębiorcami w biznesie tradycyjnym. Plus do tego jesteśmy przedsiębiorcami właśnie w mlm -ie. Co to oznacza? Ta kooperacja, o której ja cały czas piszę i mówię już od wielu lat, między innymi bardzo dobrze jest opisana w tej nowej mojej książce Modern MLM, kooperacja, łączenie biznesu tradycyjnego z biznesem MLM, bo przecież wiele z nas właśnie w taki sposób działa w, tej, w tym biznesie i jest tym kluczem przedsiębiorczości, tym kołem zamachowym, który ja obserwuję ostatnimi chociażby miesiącami, czyli przez całą pandemię, która idzie. Wiele firm MLM-owych poszło bardzo w górę w okresie pandemii i, i, i ma obroty wysokie, ale znowu, jeżeli popatrzymy, kto to realizuje, znowu my, drogie Panie, jesteśmy w tej kategorii po prostu dominantni, do, dominującymi, żeby nie powiedzieć domina, dominatangi, no źle tutaj określiłam to, takimi, e, takimi osobami, które dominują nad tą formą, formą biznesu i to my wygenerowałyśmy te wzrosty, e, patrząc właśnie z punktu widzenia statystycznego. Drodzy Panowie, e, ja przepraszam Was, że dzisiaj o Was jest troszeczkę mniej w dzisiejszym live'ie, i was, wasza rola jest troszeczkę inna. Ja wiem, że wy również macie udział w tych statystykach i wiem, że doskonale będziecie yy, i działacie i rozwijacie po prostu to obcy biznesu. Wasz biznes MLM-u ma trochę inne oblicze. Ja mówię facet jest konkretny. On idzie na spotkanie i mówi: wchodzisz czy nie wchodzisz? Wchodzisz w ten biznes czy nie wchodzisz? Jak nie wchodzisz, to dziękuję Ci bardzo. To jego decyzja jest konkretna. A my, drogie panie, znowu trzeba sobie powiedzieć, że musimy mieć 10 podejść na spotkanie, zanim się zastanowimy, czy jednak wejdziemy, czy nie. Wejdziemy. Nie wiem, czy to ta specyfika nasza, znowu też nie jest to w tą drugą stronę, że to niezdecydowanie może i nas troszeczkę ograniczać w tym biznesie, bo gdybyśmy tak wycofały to niezdecydowanie nasze. To myślę, że Polska by była chyba o wiele bardziej rozwinięta niż, niż Niemcy, i mówimy tu z punktu widzenia właśnie specyfiki biznesu MLM-u. Mówię tu w takiej kategorii, bo na razie MLM w, w Europie, prym państwo numer jeden, to są to są Niemcy i tutaj nie, nie można nim tego podium po prostu odebrać. Moi drodzy, ja zapraszam Was na moje szkolenia, zapraszam Was na czwartek, dokładnie na Forever Energetic Day, wszystkich sympatyków firmy Forever Living Products, bo to szkolenie jest najbliżej. Za niedługo się pokażą jeszcze informacje na tak zwane szkolenia otwarte, czyli afirmowe, które też mm, będą w następnym już nawet tygodniu, więc śledźcie mój, mój profil. Pod tym live'em dałam Wam link do tego najbliższego szkolenia, ale też chciałabym abyście śledzili i polubcie ten mój fanpage, żebyście byli bliżej bo to myślę, że te informacje na facebooku do was przed, e, przejdą e, to co się dzieje po prostu na bieżąco, a dzieje się bardzo dużo, e, bo my drogie panie po prostu lubimy pracować i spełniać się zawodowo e, ja również pracuję bardzo intensywnie przepraszam wszystkich, jeżeli nie odpowiadam na czas mam tabun maili, których nie odpowiedziałam jeszcze nawet dla osób, które są po prostu podczas szkoleń, bo oni mają zawsze preferencje, naprawdę tyle rzeczy się dzieje dookoła, ale to też dowodzi, jak mocno rozwija się po prostu biznes i jak mocno silnie my działamy, jeżeli idziemy w kierunku statystyki, jako dominująca grupa, my kobiety. Kochane, życzę Wam sukcesów, życzę Wam naprawdę spełnienia się w tej formie biznesu aby każda z nas miała czuła wsparcie jednocześnie i w rodzinie, ale czuła skrzydła w tym biznesie, abyśmy po prostu rozwijały się na każdym polu e, możliwym, to po prostu w MLM-ie. Do zobaczenia na najbliższe szkolenia, do zobaczenia w czwartek na Forever Energetic Day tym najbliższym. Mam nadzieję, że dzisiejszy live będzie dla Was pożyteczny i pokażę innym paniom, które może jeszcze się lękają, są tak zwane niezdecydowane, zastanawiają się, czy rozwinąć się w tej formie biznesu. Myślę, że te dane statystyczne, które dzisiaj wam przedstawiłam, takie pobieżne w sumie, ale tak na tyle silne. Że pokazują nam siłę tego biznesu i formę, którą uważam, że kobiety doskonale się w niej odnajdują i wierzę, że nas będzie jeszcze więcej. Do zobaczenia. Dziękuję Wam za ten wspólny live. Tak, brawo my! Bo tutaj mamy takie, takie określenia, przepraszam, ja sobie spróbuję to przewinąć. Może mi się tutaj nie uda tego wyłączyć, tak to powiem. Jesteśmy, jesteśmy po prostu górą i, yy, i wierzę, że my, jako kobiety, któż jak nie my, nie rozwiniemy tego biznesu. Yy, życzę Wam sukcesów jeszcze raz i wspaniałego świętowania. Do zobaczenia z wszystkimi yy, chętnymi osobami, po prostu na szkolenie w czwartek yy, na Forever Energetic Day. Yy, osoby, które może i nie są sympatykami, a chciałyby też zobaczyć, jak to wygląda, też zapraszam na to wydarzenie. Link macie pod tym. Live'em, albo w tym opisie tego live'u. Do zobaczenia jeszcze yy, kolejny raz na kolejnym live'ie. Dziękuję Wam.